ale niestety jeden z nich jest trochę felerny. Proszę pokazać. Jeżeli pozostałe są dobre, wezmę wszystkie. Ależ proszę. Dziękuję. Żołnierzyk bez nogi bardzo się ucieszył, że nie wyrzucono go z pudełka, a tym samym z ołowianej armii. Wyprostował się tak dumnie, gdy chłopiec, który został go w prezencie, powiedział: Pięknie stoisz na baczność! Będziesz strażnikiem! Pilnuj moich zabawek! Umieścił dzielnego ołowianego żołnierzyka na parapecie obok papierowej baletnicy. Ołowiany żołnierzyk nie mógł oderwać wzroku od lalki w delikatnej biało-złotej sukience. Kiedy zapadł zmrok i wszyscy domownicy posnęli, zabawki rozpoczęły swoje wieczorne figle. Zabawki ucieszyły się z powrotu towarzyszy.
Na bladej twarzyczce laleczki pojawił się niewielki rumieniec, a serce mocniej jej zabiło. Serce żołnierzyka też mocniej zaczęło się poruszać. Uradowane zabawki tylko czekały na moment, kiedy będą mogły pokazać radość z powrotu wędrowca. Kochanie, pora kłaść się spać. Dobrze, mamusiu. Myślisz, że żołnierzykowi spodoba się miejsce na kominku obok laleczki? Na pewno, kochanie. Na pewno. Zazdrosny pajac wyskoczył z pudła i złośliwie pchnął laleczkę i żołnierzyka. Z żołnierzyka i tancereczki zostało tylko małe, ołowiane serce z lśniącym cekinem w środku. Stop, klatka! O nie, Benenutku, to mi się nie podoba. Ta bajka nie może się tak zakończyć. Ale tak chciał pan Andersen. Ale moja dziecięca wyobraźnia mówi, że historię trzeba skończyć tak. Co to za bajka? Co smutno się kończy? Cofnijmy się w czasie. Jakież było zdziwienie mamy, kiedy przygotowując na kolację ryby znalazła w niej ołowianego żołnierzyka. Ucieszona tym powiedziała. Ale przyniesie szczęście mojemu synowi. Wiesz, to chyba ja muszę cię uszczęśliwić i pomóc odczarować twoje nóżki. Drogi pajacyku, twoje talerze chyba nie są ci aż tak potrzebne. Idealnie będą pasować na nową nóżkę. Uradowana mama szybko pomogła żołnierzykowi. A co działo się dalej? Było jak w bajce. Moja droga tancereczko, czy wyjdziesz za mnie? Całą bajkę na to czekała. Takie zakończenie jest dużo lepsze. Dziękuję ci. Dzięki tobie moje zdrówko się poprawiło. Dzieci posłuchały bajeczki, no a żołnierzyk w końcu jest szczęśliwy. Wiesz, musimy się teraz zastanowić, jak pomóc dziewczynce z zapałkami.
dla Państwa. Zuzanna Głatoń. Maja Głatoń. Sonia Grochowska. Felix Piprek. Ola Macura. Zuzanna Kocik. Karol Miśko. Julka Gustyn. Anastazja Gustyn. Maja Grochowska. Nikola Rosa. Natalia Wodecka. Milena Tatarczyk. Tutaj schowana, ale zapraszamy do przodu, Oliwia Rajmoniak. Liliana Krętusz. Blanka Smolka. Olga Sporysz. Martyna Paleta. Zuzanna Wicherek. Ola Wypiór. Milena Śledziewska. Ada Łyczko. Litka Miśko. Amelia Matyjak. Wiktoria Pankros. Karolina Wilczek. Filip Wysłucha. Łukasz, nasz Łukaszek oraz Wiktor Meissner. Antosia Cuber, tutaj schowana z tyłu Kinga Grabczyńska, Marysia Wołoszyn, Julian Koziubski, Milena Meissner, Emilia Karasek, Katarzyna Gojowy oraz Berenika Borchowska. Państwa, to są dzieci, które wystąpiły dla Państwa z ogromnym sercem. To musimy przyznać. Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy przywozili dzieci na próby. Dziękuję pani Dorocie Welcel za uszycie strojów. Dziękuję panu Prawkowi Sitkowi i panu Marianowi Śliwie za przygotowanie rekwizytów. No i przede wszystkim rodzice i wam, dzieciaki. Dziękujemy bardzo. My jako rodzice Bereniki Borkowskiej chcielibyśmy też parę słów podziękowania powiedzieć. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Jeszcze nigdy nie widziałam tej sali tak zapełnionej. Dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie akcji Pomagamy Berenice i odczarowanie nóg Bereniki, bo tutaj oczywiście to przedstawienie ma swoje drugie dno. My jako rodzice Bereniki odczarowujemy jej nogi od 6 lat. Odkąd się urodziła, a dzisiaj Państwo włączyli się w to odczarowywanie. Dziękujemy za te cudowne czary. To, co tutaj w zielonej szkatułce zostało złożone przez Państwa, zostanie przeznaczone na dalsze leczenie ortopedyczne Bereniki w niemieckiej klinice w Aschau. Berenika obecnie ma nóżkę w gipsie. Już niedługo będziemy odczarowywać tę nóżkę i jechać gips zdejmować i robić cudowne ortezy, dzięki którym będzie mogła lepiej chodzić. Chcieliśmy podziękować niesamowitej twórczyni dzisiejszego wieczoru, pani Dominice Brzozie-Piprek, która jest autorką od A do Z, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia. Byłam niesamowicie zdziwiona, kiedy odebrałam od niej kiedyś tam na początku września maila z zapytaniem, czy chcielibyśmy, żeby Berenika przyłączyła się do teatru naszej wyobraźni. I właśnie w tak niesamowitym przedstawieniu się udział. Dziękujemy Ci, Dominiko, dziękujemy wszystkim dzieciakom, które razem z Bereniką uczestniczyły przez kilka ostatnich miesięcy w próbach. Dziękujemy rodzicom, którzy je na te próby dowodzili. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy też pani Judycie Marcel, szefowej tutejszej placówki, która już po raz kolejny wspiera nas w naszej walce o Bereniki zdrowie. Dziękujemy ci bardzo, Judyta. Wszystkim za wszystko dziękujemy. To ja
ja teraz jeszcze raz Państwu podziękuję za te wszystkie datki tam w drzwiach. Bardzo dziękujemy. I teraz myślę, że jeszcze raz należą się im ogromne brawa, bo nie dość, że teraz stali na